Cześć, witam Was, Kondzio, w kolejnym meczu FIFA 15 Demo. Będzie teraz mecz Barcelona-Borussia Dortmund, na który bardzo serdecznie zapraszam. Tak mi się spodobała naprawdę ta FIFA, że musiałem tutaj włączyć drugi mecz, no i zaprezentuję Wam, jak się tutaj mają kolejne zespoły. Będzie to oczywiście Barcelona, którą bardzo lubię. Tutaj koszulka Hiszpanii, aby uczcić ten meczyk. No i z Borussią Dortmund. Też bardzo fajny klub, który lubię, choć już nie ma tutaj lewego, ale są pozostali Polacy, także jest Błaszczykowski, jest Piszczek. No i zobaczmy tutaj tą oprawę. To już nie jest Liga Angielska. Wcześniej nagrywałem Chelsea-Liverpool. Tutaj mamy na normalną już oprawę, z tego co widzę. Taki mecz towarzyski, tutaj skład Barcelony. Jest Messi, oczywiście jest Neymar. No i całkiem mocny skład tutaj widzę, nawet nie zmieniałem. No i zobaczcie tutaj kibice, wszyscy naprawdę w 3D. Tutaj mamy skład Borussii Dortmund, jest oczywiście Piszczek, widzę, jest Błaszczykowski. No i niestety już nie ma lewego, no ale to nic. Oczywiście tutaj chyba mamy tylko jeden stadion do dyspozycji, jest to Anfield w Liverpoolu. Także spokojnie sobie możemy tutaj zagrać. Kapitanowie, Xavi. No pięknie, pięknie to się prezentuje. I zaczynamy. Zaczyna Borussia Dortmund tym razem. Postaramy się teraz wygrać. Pierwszy mecz przegraliśmy. Kierowałem drużyną Chelsea. I Liverpool jednak wygrał 1-0. Ale teraz spróbujemy ukąsić rywala. Jest już Piszczek, tutaj spokojnie prowadzi piłkę. No ale była szansa na odbiór. Jest Hummels. Dobra, wybicie. Chciałem to inaczej rozegrać, ale spokojne te pierwsze minuty. Nie udało się przejąć. Wraca Alves. Świetny powrót. Iniesta. Jak był faul? Będzie kartka? Chyba nie od razu. Nie, jeszcze nie. Upomnienie sędziego. Ale naprawdę, naprawdę jestem zadowolony z tej FIFA. Bardzo mi się podoba. Ten nowy silnik robi wrażenie. Ach, tutaj chciałem inną sztuczkę. Jest Iniesta. Zagrał pięknie z Neymarem. Ach, wychodził na czystą pozycję. Ale nie zrozumiał się do końca. No zobaczcie, nie wiem czy to będzie dobrze na YouTubie widać, ale grafika jest naprawdę rewelacyjna, jak na piłkę nożną. Jest Neymar. Ach, tutaj nie było faulu? Ale udało się przejąć. Dobrze, Iniesta. Z Pedro, Pedro! Jest bramka! Pierwszy gol w tej FIFA 15 zdobyty przez Barcelonę. No i Pedro strzelcą bramki. Zobaczmy, jak się cieszą tutaj Katalończycy. Piękne zagranie Iniesty. No i bramka. Fantastycznie. No powtórki też robią wrażenie. Tutaj mamy takie odpryski trawy. Naprawdę coś pięknego. No i Pedro 1-0. Możemy spokojnie przystąpić do dalszej części rozgrywki. Wreszcie, wreszcie jakoś to lepiej wygląda. Pierwszy mecz taki był jeszcze testowy, ale teraz już. Ach, to nie chciałem tutaj zagrywać, ale teraz już się rozegraliśmy. No i jest pierwsza bramka. Naprawdę podobają mi się te przejścia takie. Takie animacje. To jest naprawdę coś nowego. No. Hummels tutaj będzie wznawiał. Świetnie, świetnie to wygląda. Nie chcę, żeby tu wychodziło, że tylko chwalę, ale naprawdę nie widzę tutaj błędów jakichś w rozgrywce większych. Jest Messi. No i idzie Busquets. Będzie szansa na 2-0. Ach, nie do końca. Tam mieliśmy reklamę Instagrama. No, idzie naprzód ta piłka.
Jest Xavi. I kolejna z Pedro. Nie, nie udało się. Ale przejęcie Xaviego. No i będzie znowu zagranie do Pedro. Pedro! A chciał tutaj dośrodkować, ale nie wyszło mu. Nie będzie wznawiał z autu. O, idzie tutaj Alves. I był faul. Faul, tak dokładnie. Ale niestety chyba Alvesa. No to wygląda. Tutaj oczywiście gram na tym zawodowcu na poziomie, ale mamy nowy poziom trudności. Chyba jest nowicjusz, że jest 6 poziomów. Całkiem sporo. Każdy może coś znaleźć dla siebie. Jest Messi. Spróbuję może strzału. Jeszcze Neymar. A tutaj pięknie zwiódł obrońców, ale niewiele brakowało. Pedro tutaj pokazywany. Jeden strzał, jedna bramka. O, jeszcze przypomnienie właśnie tego gola. Też bardzo fajny motyw. Mamy takie wstawki z bramkami. Bardzo fajne. Dobra, jest przejęcie, ale nie do końca. Subotić. Spróbuj Messi tam odebrać. No i udało się. Ale wypychany. Ale dobrze się udało. Jest Alba. Piękna, piękna kontra. Idzie Iniesta. Będzie podawał. I Pedro! Obok bramki? Niemożliwe. Jak on tego nie trafił? No zobaczcie. Ale tutaj aż Busquets się uśmiał. Niesłychane. Mogło być spokojnie 2 do 0. No tak, mamy wciąż kontakt. Jest tylko jedna bramka. No naprawdę fajnie się gra. Zobaczymy, jak to będzie w pełnej wersji, ale na razie jest nieźle. No i niewiele brakowało, aby był remis. Te animacje świetne, ale przepuścimy jednak. No i też była kolejna okazja. Zobaczmy powtórkę. Chyba Hummels uderzał. Mascherano. Spike. Jest Xavi. No i kolejny raz Pedro. Ach, teraz nie przedarł się. Za chwilę będzie koniec pierwszej części. Prowadzenie Barcelony z Borussią Dortmund w meczu towarzyskim 1 do 0. To oczywiście przypominam demo FIFA 15, ale pewnie to wiecie po tytule. Pełna wersja dopiero 26. Ale jeszcze będzie, myślę, 17 miało być FIFA demko PESA 2015, także myślę, że jeśli będzie dostępne, to też wam pokażę. No i sobie porównacie, którą grę lepiej zakupić. Jak na razie FIFA bardzo ładnie się spisuje. Zobaczymy, jak konkurencja od Konami. Ale też podobno w FIFA 15 ma być teraz licencja na Ligę Mistrzów. Jeśli tak, to napiszcie mi, czy to jest prawda. Bo jeśli to będzie prawda, to FIFA ma naprawdę mocnego asa w rękawie. No i mamy tą bramkę Pedro. Możemy sobie rozpocząć drugą połowę. Tutaj poopowiadam o przygodach z PES-em. No oczywiście tutaj jestem wielkim fanem wirtualnej piłki nożnej. Już zaczynałem grać oczywiście na Pegasusie. Ale najwięcej chyba godzin spędziłem chyba z FIFA 2002 i później z PES-em 4, 5, 6. To myślę, że były największe lata świetności tych produkcji. Naprawdę grało się dniami i nocami. Cała ulica przychodziła. Robiliśmy turnieje w domu. A teraz to bardziej online, ale kiedyś to było fajnie. Przychodziło mnóstwo ludzi do domu i był taki turniej całodniowy, można powiedzieć. Kilka osób. No, niewiele brakowało. Ale chyba odbiło się od jakiegoś z naszych. Wchodzi
Ramos na boisko w międzyczasie. No dobrze, dobrze, teraz wybicie. Jest Messi. Świetnie oszukał. I tylko... Ach, jeden obrońca został, ale Messi już nie miał pary, można powiedzieć. Także wracając do tych wirtualnych zmagań. To był taki okres, że wolałem FIFA. Był taki okres, że wolałem PES-a, zwłaszcza kiedy była czwórka, piątka. Ale teraz myślę, FIFA jak dla mnie jest górą, też może przez ten komentarz polski, może przez trochę lepszą oprawę. Ale jednak lepiej mi się gra tutaj w FIFA. Zobaczymy, jak teraz ten nowy PES będzie wyglądał. Myślę, że też będzie dobry. Też zawsze PES miał tą przewagę, że miał licencję na Ligę Mistrzów, ale miał mniej licencji na zespoły. I tam nawet potrafiły zespoły narodowe być nielicencjonowane i to wyglądało trochę dziwnie. Chyba będzie spalony? Nie, a jednak. No a tutaj sędzia nawet nie mrugnął. 68 minuta. Niewiele do końca. Postaramy się jeszcze coś strzelić. Może indywidualna akcja Messiego? Jeszcze takiej nie było. Zobaczymy, jakie sztuczki potrafi. Piękne zagranie z Xavi. Wychodzi na strzał. Ale zbyt lekko teraz poprawka. I mamy 2-0. Xavi. 71 minuta. No to już jest chyba wynik przesądzony. Weidenfeller tutaj zrozpaczony. Ale pierwszy strzał bardzo słaby. No ale dobitka już perfekcyjna. Tutaj oczywiście nikt nie miał nic do powiedzenia. Ale fajnie, fajnie to wygląda. No, 71. Gol Xaviego. Także Pedro i Xavi na liście strzelców. No i zrewanżowałem się za ten pierwszy taki testowy mecz, którym przegraliśmy. Ale jeszcze poczekajmy do końca. Jeszcze Messi. Szansa na 3-0. A chciałem podawać. Taka zbyt koronkowa akcja w stylu Barcelony właśnie. Jeszcze Piqué. Znowu do Xaviego. Ach, tutaj chyba Hummels go ubiegł. To nie był Piszczek. Dobra, jeszcze spokojnie możemy tutaj pokusić o trzecią bramkę. Ach, Busquets. No i Aubameyang. Idzie sam Aubameyang. Ale świetnie tutaj Jordi Alba, jest Piszczek. No i była szansa. Strzelał Ramos. Ale nic z tego. Dobrze, Mascherano, Piqué, spokojnie teraz panowie. Końcówka spotkania. Idzie Pedro. Idzie Pedro po trzecią bramkę. Zobaczymy. I Neymar, 3-0, piękna akcja, asysta Pedro, zobaczmy, jak cieszy się Neymar. No pięknie, pięknie, zobaczmy tą akcję już teraz, otwarte widowisko, no i Neymar wykończył dzieło, pięknie, 86 minuta, także niewiele zostało. Jeszcze Royce tutaj indywidualnie próbuje. Ale chyba nic mu nie wyjdzie. Spokojnie, up dla Barcelony. No. Chyba spalony, tak jest. Ale sędzia tak fajnie twarzą. Iniesta, Iniesta. Jeszcze będzie szansa. Czyżby Iniesta indywidualnie? Z Messi. Messi jeszcze nie ma bramki na swoim koncie. Chyba był faul. Będzie okazja z rzutu wolnego. Albo spalony jednak. Myślałem, że był faul. Ale to nic. Mamy już koniec spotkania. Także myślę, że to będzie na tyle z FIFA 15. I widzimy się w kolejnych materiałach na kanale.
Może jeszcze bramka. Jest Pedro, będzie dośrodkowanie. I Neymar 4-0. Niesamowite. Jeszcze w ostatnich minutach. Chciałem już tutaj kończyć spotkanie. Ale jeszcze piękna bramka. No zobaczmy. Tutaj radość niesamowita. Wszyscy się zlecieli. Pedro, kolejna asysta do Neymara. No pięknie, pięknie. Wow. Świetny. Drugi gol Neymara. Ale myślę, że teraz już będzie koniec. I widzimy się w demie PESA 2015. Tak myślę, że będzie dostępny. Miał być 17 września. Także myślę, że będzie jeszcze przed premierą właśnie pełnej wersji FIFA 15. Zobaczmy jeszcze jakieś powtórki. Nie, jednak nie mamy już tutaj. A, mamy powtórki, był oficjalny rezultat. Zobaczymy te wszystkie bramki. Naprawdę 4-0, świetny wynik. Na tym poziomie zawodowiec to jest naprawdę nieźle. Po tym naszym pierwszym meczu. Ale Barcelona tu jednak pokazała klasę. Tutaj Neymar fajnie upadł. No i będzie pierwsza bramka. Pedro. No, świetny strzał. Naprawdę Pedro, znakomity mecz. Chyba dwie asysty, z tego co pamiętam. Dwie asysty i bramka. Tutaj odbiór piłki. Kolejny strzał Neymara. O, tutaj jak on tego nie trafił, to tylko on sam wie. No i obrona bramkarza. Tutaj było gorąco. No naprawdę, moim zdaniem bardzo fajna, udana FIFA. Jeszcze nie wyszła oczywiście pełna wersja, ale rozgrywka jest miodna. Te powtórki też niczego sobie. No, nic tylko oglądać. Ach, tutaj nie było parady bramkarza. Strzelał Bender. I będzie tutaj bramka Xaviego. To było to uderzenie na raty. Pięknie, pięknie to się prezentuje, naprawdę. Ten nowy silnik Ignite. Naprawdę rewolucja. Oczywiście już wcześniej na PS4 i Xbox One była ta wersja w 14, ale teraz mamy na PC-ta, że większa ilość graczy może się tym rozkoszować. I było teraz podsumowanie, już chyba ostatni gol. No i mamy koniec, także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, podzielcie się opinią, jak wam się podoba ta nowa odsłona. A ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!